Dziś w ten piękny majówkowy czas zrobimy coś, co uwielbiamy robić praktycznie wszyscy, czyli zmarnujemy trochę czasu na TikToku. Sprawdzimy najdziwniejsze lifehacki z TikToka. A wiecie, co jeszcze jest mega dziwne? Nie zostawienie łapki w górę i suba z dzwonem pod tym filmem jest mega dziwne. Tak samo jak wpisanie koziku Mano jak w sklepie Fortnite, również polecam to bardzo zrobić, a wy zapewne polecacie mi się już zamknąć, więc lećmy do pierwszego TikToka. Pierwszy lifehack pokazuje nam kombinację rekina i opony. Coś, co już od dawna jest w Fortnite, ale takiego zastosowania jeszcze nie widziałem, więc lećmy odbijać rekiny. Powiem wam szczerze, rekina szukałem z 13 godzin, jak mniej więcej. Opon zresztą też. Każdy na mnie w tym momencie patrzy, ale rekin również leci. To działa! Nigdy tego, czy tak długo czegoś nie szukałem, ale no, można się bawić, można się bawić. Dawaj rekinku, ja cię chętnie wyślę w kosmos. No to jest piękne. No właśnie, jakie to jest piękne. Bum! Dawno mnie tak nic się nie cieszyło. Lifehack jak najbardziej potwierdzony. Pan próbuje zrobić niewidzialne drzwi, widzialne drzwi, przez które można przechodzić. Normalnie przez drzwi nie można, a jest sposób, żeby można. To prosta matematyka. Lećmy sprawdzić, czy taka prosta. Jesteśmy już na miejscu całej tej sytuacji. Sprawa jest mega prosta. Podobno przez te drzwi możemy sobie przebiegać. Na razie, no nie możemy. A teraz pobiegnę ze sprintem. O. Chyba nie zadziałało. No to może, nie wiem, ze sprintem i zamknę drzwi. O, teraz to zadziałało. I co, i teraz mogę przejść z tej strony? No nie. Bardzo ciekawe to wszystko. Działa! Nie wiem, jak to zrobiłem, ale działa! Ja już byłem pewien, że to jest nieprawdziwe. A to jest prawdziwe, ja mogę sobie przechodzić przez drzwiczki. No bo tutaj nie ma tych drzwi. No... Aha, taki trik. Te drzwi tak naprawdę są tutaj. Tylko je widać jakby tutaj. Tak czy inaczej, mogę przechodzić? Mogę przechodzić. Mocne? Mocne. Lifehack jak najbardziej potwierdzony. Ten lifehack ma nam pomóc w wyeliminowaniu Dr. Sloan, jednego z najbardziej wkurzających bossów, jaki istnieje, która się klonuje. I podobno, jak polecimy na stację i będziemy strzelać do niej przez siatkę, to nie będzie się na nas wkurzać. Sprawdźmy to w grze. No i dobra, jesteśmy już na stacji. Nawet mamy specjalną broń. Gdzie Dr. Sloan? Tam ją widzimy. No i dobra. Strzelam. Trzeba trafić trochę. Ale zobaczcie, faktycznie, no nie jest zainteresowana atakowaniem Manojka. To jest totalnie dziwne, no i takie coś to ma sens. To to wszystko, to było takie proste. Teraz wystarczy tylko podbiec, zrobić tak i mamy mityka. Bardzo szybko, bardzo prosto i bardzo przyjemnie. No, mit jak najbardziej jest zaliczony. Tutaj z tego, co rozumiem, widzimy sposób na to, jak zajrzeć komuś do boksa... Nie, nawet jak rozwalić ścianę metalową. Czyli po prostu wejść komuś do boksa metalowego. To ciekawe. No, idziemy szukać auta. Pancerny boks, stoimy, podjedźmy jak najbliżej. O, tak właśnie. Teraz podmieńmy siedzenie, weźmy sobie shotguna. Ty, no i rozwaliłem. O co chodzi? Jeszcze raz się przesiądziemy. Hello! O, teraz nie działa. O! Okej, czyli potrzeba być naprawdę mega blisko. Teraz wysiadamy. Zabudówka. Edycja. I mamy typa. Tak to powinno wyglądać. Tak czy inaczej, lifehack potwierdzony. Na odcinku z mitów pokazywałem wam sposób na mega dalekiego launchpada. Ale to podobno nie tylko przy grocie działa i sami też możemy sprowokować taką sytuację i postawić po prostu launchpada i zrobić takiego trika. Byłoby to mega użyteczne, więc lećmy sprawdzać. No i jak widzicie, możemy lecieć naprawdę bardzo daleko. Ja byłem pewien, że to jest jedyne takie miejsce, że tu jest jakieś idealne, wiecie, metry, centymetry, kilometry do tego launchpada. Ale dzisiaj na TikToku widzieliśmy, że podobno możemy to sami stworzyć takiego launchpada, więc ja właśnie chcę to spróbować. 9 kratek musimy odmierzyć, więc 3, 4, 5, 8 i 9. To powinna być 9. Dla pewności jeszcze policzę raz. Tak jest, wszystko się zgadza. Kładziemy launchpada. No i teraz musimy się odbić. Tak samo jak poprzednio i powinno to zadziałać. Ładujemy się, celujemy, wystrzeliwujemy. A, ty... No i co? Nie zadziałało tak wcale, tak samo. Ty, no u niego to wygląda, jakby faktycznie działało, a u mnie? Okej, teraz zadziałało. Wcześniej z jakiegoś powodu nie. Powiem wam szczerze, fajnie, cieszę się. I no co? I byłem już zły, że nie działa. Tak czy inaczej, lifehack potwierdzony. To, co tutaj widzicie, to mega fajny trik, który pozwala wam wskoczyć na launchpada, wybić się mega wysoko, a do tego strzelać jeszcze będąc na launchpadzie i nie dostać full damage'u. Za dużo tych kombinacji, ale sprawdźmy, czy to działa. Do tego triku potrzebujemy taką oto budowlę, pół rampę i podłóżkę. Do tego potrzebujemy launchpada. Teraz, z tego co rozumiem, naciskamy przycisk, ale podczas skoku próbujemy się wspiąć i wtedy...
Podobno miało nam anulować to, a my powinniśmy wyskoczyć bardzo wysoko. Czemu to wszystko musi być takie ciężkie? Dobra, jeszcze raz. Tutaj wchodzimy, podskakujemy, łapiemy się. No i to nie chce działać. Ja coś pewnie robię źle, ale... O! No i teraz wyszło spoko, ale znowu mnie nie odbiło. Mam kliknięty przycisk. Wydaje mi się, że za wcześnie próbuję się wspiąć. Ale tak czy inaczej to jest mega ciężkie. Ostatni launchpad na tej miejscówce, spróbujmy. Teraz po prostu spróbuję później nacisnąć wspinanie. Ty! Działaj, mogę strzelać! I nie umarłem od Fall Damage'u. To faktycznie zadziałało. Wiedziałem, że to bardziej moja wina niż tego, że nie działa. Wnioski takie, że musimy jak najpóźniej nacisnąć wspinanie. Tak czy inaczej, lifehack potwierdzony. To, co możemy zauważyć w tym lifehacku, to nawet bym powiedział, jest mocno psujące grę. Podobno w grocie gdzieś możemy użyć tyrolki spod ziemi, spod podłogi. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, jak to zrobić, ale sprawdźmy, czy tak to działa. W tym glitchu mamy tutaj centralnie wyjść, więc musimy jakoś się znaleźć pod spodem. No, jestem ciekaw, jak to zrobimy. W sumie to nie takie trudne, bo wystarczy wejść tutaj i powinniśmy być w stanie chwycić za tyrolkę. Byłem pewien, że to jest skam. Co jest? To jest giga proste. I to raczej tak nie powinno działać. Jeszcze raz. Wchodzicie normalnie do sejfu, stawiacie tutaj sobie schodki. Musicie trochę pokombinować, żeby ten przycisk znaleźć. Jest! Od tak od niechcenia się tutaj transportujecie. Jestem w totalnym szoku, ale lifehack jak najbardziej potwierdzony. Jak wiecie, nowy RPG ma całkiem dziwną trajektorię lotu. Leci mega do góry i czasami to przeszkadza, ale jest podobno sposób, żeby tą trajektorię obniżyć, żeby leciała praktycznie prawie pionowo. Znajdźmy tego RPGa i sprawdźmy to. Tak się składa, że mam RPGa nawet 50 naboi w nim. No i teraz celując w jakiś randomowy punkt, pocisk leci, jak widzicie, wysoko. Panowie nam tutaj na TikToku powiedzieli, że jak podskoczymy i wystrzelimy, to ma lecieć niżej. Ale on leci nawet wyżej niż normalnie. No zobaczcie, tutaj go widzimy chociaż na ekranie, jak podskoczymy, to go nie widać. To chyba anti-trick. A, dobra, wszystko jasne. Podobno musimy w ostatniej sekundzie, w ostatnim momencie lotu. I faktycznie, dużo niżej to działa. Ty, to tak nawet można praktycznie samemu siebie walnąć podłogę. Skaczecie i w ostatniej sekundzie używacie i ten pocisk leci dużo, dużo niżej. Więc normalnie jakbym chciał to drzewo zniszczyć, no to musiałbym to w taki sposób, to długo zajmuje. Ale jak podskoczę i w ostatniej sekundzie, to drzewo zniszczy dużo szybciej. I to faktycznie działa. Lifehack potwierdzony. W tym sezonie Fortnite mapie podobno poukrywane jest masa sekretnych skrzynek. Tutaj widzimy lokalizację jednej z nich. Zobaczmy, czy faktycznie tam się znajduje. No i jesteśmy dokładnie tutaj, gdzie miejsce miał ten piękny TikTok. To pod tymi rzeczami. Ty, ja tam widać, że to już jest. Ja tu miałem się śmiać, że to nie jest, ale zobaczcie. To jest normalnie zakopany skarb pod tymi rzeczami. I to jeszcze mityczny skarb. Znaczy, no to pewnie dlatego, że jestem na kreatywnym, znaczy na laboratorium, ale jeśli tu faktycznie zawsze jest mityczna skrzynka, sprawdźmy to w normalnej gierce, co? Jesteśmy już w normalnej gierce, tryb solo i skrzynka faktycznie jest, ale czy będzie mityczna? Nie, jest zwykła. Tak czy inaczej, skrzynka jest ukryta. A jaką fajną rzecz nam dała. Z tego co wiem, takich ukrytych skrzynek jest więcej, więc może jakiś odcinek, tylko takie skrzynki. Tak czy inaczej, lifehack zaliczony. Mega fajny trik na tryb bez budowania. Możemy podobno powalonego kolegę przynosić dużo, dużo szybciej. Wystarczy pociężyć impulsa i rzucić kolegą w dal. Nie wydaje mi się, żeby to było prawdą, ale sprawdźmy to. No i jesteśmy, mamy już naszą, jak zawsze, powaloną gabryśkę. I teraz musimy rzucić impulsa, złapać gabryśkę, no bo zobaczcie. Na razie jak ją weźmiemy i rzucimy, no to tak nie za daleko leci, nie? A teraz podobno musimy zrobić tak. Tak, złapać ją teraz. Aj, nie do końca to wyszło, czekajcie, jeszcze raz. Musimy rzucić, złapać. Okej, trzymam. I teraz jak nią rzucę, to nadal tak samo. Ostatni impuls, rzucamy, bierzemy gabryśkę i teraz rzucamy. O, i chyba poleciała trochę dalej, ale czy aż tak dalej? To nie wiem. No jeszcze jedna próba potrzebna. Próba kolejna. Rzucam, podnoszę gabryśkę i oni to zrobili tak, że on po prostu stanął i rzucił. Więc to w ten sposób absolutnie nie działa. Spróbujemy jeszcze podczas lotu, ale no wydaje mi się, że to jest skam, jakich mało. O, nawet tak się nie udało. Widać było na TikToku, że on po prostu stał na ziemi i rzucał z ziemi. A to chyba było na jakimś kreatywnym, więc tam coś musiało być podkręcone. Lifehack niezaliczony. Jak wiecie, w grocie jakiś czas temu to takie nowe, zamknięte miejsca. Ludzie mówią, że tam nawet słychać Klombo, no ale na tej animacji możemy zobaczyć, czy on faktycznie tam jest. Ja jednak chyba mogę
mogę wam udowodnić, że na razie jeszcze go tam nie ma. Tak czy inaczej, ta animacja jest totalnym sztosem, a my sprawdźmy, czy to faktycznie prawda. A zapytacie, skąd wiesz, Manojku, co tam jest za tymi wrotami? No już nie wiem, czy wam to chyba pokazywałem, ale tam można wejść. Kiedyś można było wejść. Ty, o, widać coś. Wejść nie można, ale można zobaczyć przez otwór, że tam totalnie nic nie ma. Ale może za tą skałą faktycznie jakieś klombo się chowa. Ja za to wiem, że to już koniec. Łapki w górę, suby, dzwoneczki. To tyle, kocham was, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa, pa.